Cześć, siemanko, w kolejnym odcineczku. Tak jak widzicie, dzisiaj załadunek, sprzedaż. Tak naprawdę z zaskoczenia pszenicy. Zawsze staraliśmy się sprzedawać na wiosnę, niby najwyższe ceny, ale po prostu jeśli jest potrzebna nam kasa, pieniądz na szybkości, bo nie ukrywam, w tym roku bardzo dużo podjęliśmy inwestycji, ale to wszystko dowiecie się w kolejnych odcinkach. No i obliczając hektar uprawy, z tego co mi wyszło, licząc po własnych kosztach paliwa, nawozy, cała oprawa, cała ta technologia, to w tym roku nas wyszło hektar pszenicy około 3500. Także możecie to porównać do swoich upraw, też podliczyć i dać mi znać, jak to u was wyglądało. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie tonowo. Kupka wydaje się być większa jak w tamtym roku, ale i pola było więcej o hektar. Mieliśmy w tym roku nową odmianę Euforię, no i ona dała bardzo, ale to bardzo dobry plon, jak tutaj na nasze warunki i na ten rok, w którym była susza, nie ma co ukrywać. Opadów było tyle co na lekarstwo, najlepiej pokazały to kukurydze i potem orka po tych kukurydzach, jaka ta ziemia wychodziła, no normalnie jakby piasek przesypywał, tak wyciągnięte. Ale co to nam pokaże, to zobaczymy. W tym roku nic pszenicy żeśmy nie sprzedawali, jedynie do siewu zostało zabrane 2800 tony, także doliczymy sobie tutaj do tego, ile nam wyjdzie, i wtedy będę znał, jaka jest wydajność była z hektara, i wtedy już nie będzie gadania, że a, na przyczepki mówisz tyle i tyle, a gówno prawda, tam na pewno jest mniej. Ja podawałem orientacyjnie takie ilości, których byłem pewien, że po prostu dała. No i dzisiaj to waga zweryfikuje. Cena na dzień dzisiejszy, tak jak się ugadywaliśmy, zobaczymy, jakie będą parametry. 850-900 zł za tonę, więc raczej pewnie konsumpcji to nie będzie, bo może znając życie, to będzie słabe białko w tym roku. No mało nie dostała papu, bo dostała 300 kg saletrosanu na pierwszy strzał, chyba to był 2 marca. No i potem poprawiliśmy za niedługi czas jeszcze 200 kg saletry i to było już nawożenie zamknięte. Też była pszenica po kukurydzy na kiszonkę, więc myślę, że tam niewiele pewnie co tych składników zostało tak naprawdę z poprzedniego roku, bo kukurydza dużo wyciąga. Jeśli nie potniemy po prostu na ziarko, to no wyciąga nam i całą wodę, i poszczególne składniki. Także tutaj też sprzedajemy do, kto jest z moich okolic, to będzie kojarzył, do Dymczyka. Współpracujemy już chyba trzeci rok. W tamtym roku sprzedana pszenica, przężyto, kasa dosyć szybko na koncie. Więc to najważniejsze, bo tak naprawdę co niektórzy sprzedali do innej firmy, płacili więcej, ale kasy nie mają do dzisiaj. Tam jedna firma upadła, chyba z Rypina ona była. I w tym roku też do Dymczyka już ustalone mamy cięcie, tylko czekamy, aż przyjadą. Tak samo będzie szła kukurydza. Cała usługa, cięcie, zabranie, nic nas nie obchodzi. Płacimy 550 zł za hektar.
Ja będę pilnował roboty na polu. Coś tam się postaram ponagrywać. Tata będzie tam siedział na wadze, jak będą samochody odjeżdżać, wjeżdżać i tak dalej. Także jak się trzymamy jednej osoby, to się trzymamy, bo po prostu można uzyskać i lepszą cenę i po prostu lepiej się współpracuje, tak? A też jest niemało, bo 13 hektarów kukurydzy w tym roku w jednym kawałku. Pole tam długości około 900, w najdłuższym miejscu chyba kilometr, więc też jakaś tam przeładowca na pewno będzie potrzebna, bo w tej z powrotem po prostu nie zabierzemy na zbiornik tej kukurydzy. Starałem się poprowadzić tą plantację w tym roku bardzo sumiennie i mam nadzieję, że ona nam to odda. W pszenicy 3 grzybówki, jedno skracanie na pierwsze kolanko było dane. Też własny materiał siewny w tym roku do siania, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i co, myślę, że już połączę się z wami, jak będzie po prostu, jak będzie już wszystko tutaj wiadomo, jaka cena, jaka ilość. Teraz się skupię na ładowaniu. No ta łyżka nie jest za głęboka, niestety ona do zboża to wolno nam to idzie. Przydałaby się jakaś do załadunków coś głębszego, żeby chociaż te 500 kilo w tę łyżkę brać, nie? I tak to jednak trochę się zejdzie z tym. No i co? Dzień zaczęliśmy udanie, bo ładnie nad ranem w końcu coś popadało. Także humor od rana dopisuje. Wzięliśmy się też już za wymianę lamp wszędzie. To taki spoiler zupełnie następnego odcinka. Nie wiem, który pierwszy wrzucę. Także łączę się z wami już później. I widzimy się już na podsumowaniu. Na spokojnie, wieczorkiem. Wcześniej nie było czasu nic ponagrywać. Także co? Podsumujmy. Ogólnie wyszło 23 tony. Mam przed sobą kartkę, więc też nie chcę pokazywać, bo to są moje dane. Tak, 23 tony, doliczyć do tego nasze 2800, co zabraliśmy, żeby tutaj zasiać naszą dzierżawę w niedługim czasie. Już jest też przybejcowane, gotowe do siewu. Wilgotność 12,8, na moim pokazywało 12,6, więc 0,2 to jest praktycznie nic różnicy. Ogólnie tak, w tym roku poszła nam jako paszówka. W sumie niczego więcej się nie spodziewałem, więc białko wyszło 13%, gęstość 78, czyli też dosyć słabo. Gluten 25,5, skrobia 71. No i to by było chyba na tyle z tej próby. Także co, ogólnie wyszło mniej więcej jakieś średnio 6,5 tony. Tak jak mówiłem, Hondia nam bardzo dużo zaniżyła. Dobrze, że Euforia dała 8, wychodzi nawet, że ponad 8. Więc to jest na plus. No i w tym roku siejemy wszystko Euforią. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczyna sobie powoli padać deszczyk, także to też na plus. No i to by było na tyle. Taka decyzja, nie inna, niestety, ale w tym roku nie trzymaliśmy długo, sprzedaliśmy teraz. Pieniążki potrzebne na kolejne inwestycje, a jakie, to się dowiecie w niedługim czasie, więc dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, czy wy coś sprzedawaliście już, kiedy będziecie sprzedawać. I to by było na tyle. Na razie, cześć.